Moi drodzy, jesteśmy po wspaniałym wydarzeniu. Uważam, że odwiedziło nas tutaj sporo osób. Jakie są Wasze wrażenia, Agnieszko? Jeszcze jestem pod głębokim wrażeniem. Na razie dochodzę do siebie. Było to dla mnie bardzo duże wydarzenie, właściwie pierwsze takie wydarzenie w moim życiu. Tak, z tak ogromną publicznością, jakby, no, jakby z mojej perspektywy, tak? Ale jest to już Twoja druga wystawa, więc myślę, że tych wystaw będzie coraz więcej i będą inne prace. Zachwycisz nas czymś innym. Dzięki Arturowi, który właściwie zachęcił mnie do fotografowania, odkryłam, że niektóre kompozycje, niektóre obrazy, niektóre zdjęcia powinny pozostać w kolorze. Być może. Artur, ty jesteś starym wyjadaczem, jeśli chodzi o wystawy, wernisaże, bo tych wystaw było bardzo wiele, nie tylko zresztą w Polsce, ale również za granicą. Jak się czujesz w miejscowości, z której pochodzisz, jak odbierasz naszą widownię? No, przede wszystkim Janów jest dla mnie bliski sercu, ale oczywiście jest takie powiedzenie, że najgorzej jest prorokiem być we własnym kraju. Jest to trudne, ponieważ spotykam ludzi, którzy znają mnie od dziecka i no muszę w pewnym sensie pokazać zupełnie coś innego, jeśli chodzi o pewną moją wrażliwość. Ale to jest już druga wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie. No jest fantastycznie, mnóstwo ludzi. No wczoraj też było bardzo dużo ludzi. Owszem, ekspozycja, zdjęcia i tak dalej, jest to ważna rzecz, ale też kontakt z ludźmi, więc ta wystawa to też jest forma spotkania się, porozmawiania. Jest to bardzo istotne, takie socjalne elementy z mieszkańcami Janowa, z ludźmi, których znam, więc to bardzo przyjemne i sympatyczne przeżycie. Tak, rzeczywiście organizujemy wernisaże. Nie tylko jest to sama wystawa, otwarcie wystawy takie ciche, ale są te wernisaże huczne, ponieważ wernisaż to przede wszystkim spotkanie z ludźmi. Te relacje międzyludzkie, myślę, że są najważniejsze. W zasadzie każdy artysta powinien o nie dbać, bo w ten sposób następuje odbiór sztuki. I tutaj spotykając się na wernisażu mamy taką szansę. Mamy szansę bycia z ludźmi, z odbiorcami tego, co chcemy przekazać. Czy daje Wam dużo spotkanie z ludźmi? Czy wyciągacie z tego jakieś wnioski? Czy obserwujecie ludzi, jak odbierają wasze fotografie? Każdy jest indywidualny i każdy widzi rzeczywistość z własnej perspektywy, przez pryzmat swoich doświadczeń. Też jakby długość życia również ma znaczenie, ponieważ jakby z wiekiem nabieramy, z uwagi na ilość doświadczeń, nabieramy tej tak zwanej mądrości, której jakby no nie da się wyczytać w książkach. Tego doświadczenia, które młodemu człowiekowi być może brakuje, i młode pokolenie skupia się też na czymś innym. Oczywiście kompletnie. Tutaj są wyjątki, bo tak jak mówisz, każdy człowiek jest inny. Artur, myślisz, że tutaj to spojrzenie, bo znamy Ciebie od dziecka, to prawda, znamy Ciebie od dziecka, ale to spojrzenie właśnie na to, co robisz, czym się pasjonujesz, jest to takie odkrycie siebie, czy... No dokładnie, więc tutaj po pierwsze na pewno robi się to dla ludzi i błędem jest niepokazywanie tego, bo w zasadzie to my tworzymy dla kogoś, bo moim zdaniem, po co ja to robię, to właśnie, że chcę przekazać to, co ja czuję, to pewno piękno, bo w zasadzie to jest jakąś emocję i piękno, przekazać innym, tak? To jest tak jakby moje zadanie. Tutaj bardzo pięknie nasz przyjaciel, fotograf Zenon Żyburtowicz nam powiedział, że to nie jest tak, że to wy dajecie, to jest coś, co jest przez was przemawia, więc to jest tak jakby, no, człowiek dostał jakiś talent, ale ktoś tym kieruje, nie? Jest to takie, więc my jesteśmy tylko jakimś narzędziem, prawda, czegoś, co chcemy przedstawić. No, no trzeba trochę mieć do tego pokory oczywiście, to jest istotne, ale w gruncie rzeczy fotografie, te spotkania, to my robimy dla ludzi, tak? To jest nasze tak jakby zadanie. Wręcz obowiązek właśnie. Zenon Żyburtowicz stwierdził, że jest to wszelkiego rodzaju talenty, jakie ma w sobie każdy człowiek. Dokładnie, to nie jest naszą własnością, nas jako ludzi, tylko po prostu to jest coś,
czemu powinniśmy umożliwić przepływ. Co chcemy dać innym ludziom, tak, prawda? Tak, jakby być takim narzędziem do swobodnego przepływu, do przekazania czegoś. Właściwie to jest takie wszystko mistyczne, powiedziałabym. To nie jest namacalne. Tak, tutaj od razu nasuwa się następne pytanie. Fotografujecie. Artur od dawna, Agnieszka od niedawna, ale z bardzo dobrym efektem. Kto Was zainspirował do pójścia tą drogą? Czy to samo się po prostu gdzieś pojawiło, ponieważ mamy taki troszeczkę cyfrowy świat teraz, nie oszukujmy się, każdy smartfon dobrej jakości ma bardzo dobry aparat, możemy zrobić zdjęcie, nie musimy inwestować w profesjonalne aparaty fotograficzne, aczkolwiek uważam, że one dają szersze spektrum działania. Szczególnie, gdy nie masz aparatu przy sobie. No tutaj właśnie pojawia się ten czasowy taki dylemat, bo idąc gdzieś z aparatem celowo idę robić zdjęcia, to tak nie działa, prawda? Nie działa. W moim przypadku to w ogóle nie jest kwestia polowań na ujęcia. Najczęściej jest to moment, taka chwila, oczywiście abstrahując od pleneru. Jest to moment, chwila, gdzie się zatrzymuje samochód, wyskakuje z auta, bo jest coś się fajnego dzieje, nie wiem, ostatnio gawrony na przykład na polu zaoranym, świetnie sobie tam radziły, różne były niesamowite sceny i warto było po prostu się zatrzymać, zrobić, wsiąść, pojechać jakby dalej. To jest taka bardzo dynamiczna podróż. To co mówisz, właśnie potrafić się zatrzymać, nie? Bo to jest tak, że każdy może robić zdjęcia, ale nie każdy potrafi się zatrzymać, nie? I to jest takie może banalne, ale to jest sednem, prawda? Że trzeba się po prostu zatrzymać, przyjrzeć, co ten świat nas... Bo tak naprawdę żyjemy na co dzień w wielkim tempie. Praca, stres i tak dalej. Wszędzie nas atakują, media, wszystko jest takie duże tempo. A nam fotografia pozwala zatrzymać się i zrobić, tak? I to jest fajne i tym no, nas to po prostu kręci, tak? Zatrzymujemy się, ale jest w tym mnóstwo dynamiki też. To słuchajcie, doskonale się wpisujecie w taką modną teraz, modny styl, slow life, tak? Bo dążymy do tego, zagoniliśmy się gdzieś w tym świecie, jednak człowiek nie jest robotem, prawda? Musi się zatrzymać, musi się zresetować, odpocząć. Ten reset daje nam obcowanie z naturą, z przyrodą. Te zdjęcia, które tutaj są zaprezentowane, też zawierają te elementy. Chociaż to Agnieszka też nam pokazała ten świat taki industrialny i myślę, że też to jest ważne, takie właśnie spojrzenie, ponieważ nawet żyjąc w mieście, w wielkim mieście, mamy dookoła siebie rzeczy codzienne, ale piękne. Tak, to prawda. I nawet w takim miejscu jak stacja metra można zapisać historię o odchodzeniu. Dla mnie to zdjęcie, które zostało wykonane właśnie w warszawskim metrze na jednej ze stacji, jest to zdjęcie o odchodzeniu. Wczoraj byłam bardzo wzruszona, bo jedna osoba to zauważyła i powiedziała, że ma dokładnie takie odczucia, że wręcz... ten czas się przemieszcza, a ten tak, stojąca postać że po prostu idziesz w taką otchłań, w której nie wiesz, co będzie. Czyli nie jest bezzasadne pytanie z szkoły średniej, co artysta miał na myśli? Kompletnie nie jest bezzasadne. To jest jakby, no to jest właściwie... ale... mnie irytowało kiedyś w szkole to, że ja nie mam właściwie zbyt dużego pola do interpretacji i uważam, że poprzez fotografię właśnie ja mogę z kolei dać to pole. Ale uciekło nam jedno pytanie. Tak, uciekło pytanie, kto inspirował, tak? Kto inspirował? Akurat w moim przypadku na pewno środowisko artystów, malarzy, z którym miałem do czynienia bardzo, bardzo długo i generalnie malarstwo i sztuka. My jeździmy na wystawy, odwiedzamy muzea, prawda, szukamy inspiracji bardzo, bardzo często właśnie w malarstwie, ponieważ no, nie ukrywam, że jeśli chodzi o kompozycję, prawda, malarze no, opanowali to do perfekcji, więc ja myślę, że jak najbardziej można się na tym wzorować. Można później sobie jakoś tam interpretować po swojemu, ale te podstawy, które są istotne właśnie w kompozycji,
Myślę, że w sztuce, w malarstwie można naprawdę znaleźć. No stąd te nasze ciągłe wyjazdy na wystawy. Agnieszka czasami aż na początku była zmęczona tym wszystkim, że tam jeździmy, ale okazuje się, że to było bardzo przydatne, tak? Także jest to ważne. No, fotografia jest dziedziną pokrewną, jeżeli chodzi o malarstwo, o rysunek z elementami perspektywy. Myślę, że każdy fotograf powinien mieć rozeznanie w takiej technicznej robocie. Tak, dokładnie, bo to są pewne zasady, które są niezmienne. Można je zmieniać, ale najpierw się trzeba nauczyć tych podstaw, tak? Tego wszystkiego, co jest związane właśnie z kompozycją, bo jest to istotne. Gra światła, prawda? W fotografii najważniejsze jest światło. No, jak byłem na wystawie, byliśmy na Rembrandta wystawie i zobaczyliśmy to światło, mistrz światła, prawda? To było dla nas niesamowite, nie? Więc te wszystkie takie podpatrujemy, uczymy się tego właśnie od najlepszych, tak? To jest ważne. Bardzo. Tak, na pewno. I na pewno obcowanie z żywą sztuką, z obrazem na wystawie, na ekspozycji jest inny niż z reprodukcją, bo jednak te niuanse, które widzimy swoim okiem, tego nie oddarzam na reprodukcję. Poza tym przebywanie w takiej właśnie, w tym środowisku sztuki, ono wyostrza u człowieka pewną wrażliwość, tak? Jest to takie bardzo, jest taka symbioza pomiędzy tym, co my chcemy osiągnąć, a tym, co nas otacza, nie? Stąd w ogóle jest tak, że jak człowiek tam kupuje sobie obraz, czy co jest bardzo teraz, ja widzę bardzo duże zainteresowanie sztuką, ludzie mają większą świadomość, czym się otaczają, nawet w tym swoim środowisku domowym, prawda? Dużo fajniej jest, jak się na co dzień widzi na ścianie coś, co jest piękne, tak? To jest istotne i ja widzę na przykład po tych naszych ekspedycjach na różne wystawy, jak coraz więcej ludzi jest na tych wystawach, już naprawdę jest to widoczne, że ludzie naprawdę potrzebują sztuki. Tego dotknięcia na żywo też. Tak, dotknięcia i po prostu mają większą świadomość tego, że to jest istotne, to jest ważne, tak? No tak, Artur, słuchaj, od prehistorii w zasadzie ludzie dążyli do piękna. Jeżeli masz zaspokojone potrzeby życiowe, to wtedy szukasz atrakcji w życiu, szukasz jakichś doznań emocjonalnych, które cię uderzają. Agnieszko, kto ciebie inspiruje? Ty zaczęłaś niedawno, zaczęło się od czego? Tak, zaczęło się właściwie w domu, fotografował tato. Czyli troszeczkę w genach odziedziczony talent. Chyba tak, ale właśnie chciałam, do czego zmierzam. Jego zdjęcia być może z konieczności, ale również są w dużej mierze czarno-białe z moich dziecięcych lat. Są to bardzo dobre zdjęcia. Tato miał własną ciemnię u rodziców w toalecie. To było niesamowite. Miał bardzo duży zapał. Później też jakby obowiązki dość wcześnie rozpoczęte, życie rodzinne, sprawiło, że jakby ta pasja odeszła na bok. Zabrakło czasu, tak? Zabrakło czasu, tak. To jest domena dzisiaj wielu ludzi, którzy przejawiają działalność twórczą, że oprócz tego, że działają twórczo, no, mają codzienność, mają codzienność, tak? Do pokonania, no, tak? Tak. Ale zupełnie inaczej ta codzienność wygląda w momencie, gdy wiesz, że jeszcze... Że masz odskocznię, tak. Że możesz się realizować tak, artystycznie. Tak, to jest taki oddech. Niesamowite. Jest duża przestrzeń, dużo powietrza i dzięki temu jakby zupełnie inaczej funkcjonujesz. W pewnym momencie zaczęłam szkicować węgiel, ołówek, więc jakby znowu czernie i biele było. Jest to dla mnie bardzo bliski temat, no ale uważam, że nie ma przypadków, ponieważ to jakby zgasło na długi okres czasu u mnie. To były głównie kwestie związane z rodziną, z macierzyństwem i z codziennością. Natomiast pojawił się nagle Artur i jakąś taką swoją siłą i ta wewnętrzną. Pasja wróciła. Tak, nie mam pojęcia. Tchnął we mnie na nowo ten zapał, którego w pewnym momencie mi już bardzo brakowało. Bardzo brakowało mi tego tlenu i nie miałam w sobie jakiejś takiej wewnętrznej, nie wiem, to była jakaś blokada, nie wiem co. Musiała przyjść jakaś siła z zewnątrz, żeby mnie po prostu popchnąć i
W życiu pełnimy różne role, słuchajcie, pewne role w pewnym okresie życia są wyeksponowane, a inne troszeczkę gdzieś pod powłoką drzemią. Natomiast dochodzimy do pewnego momentu w życiu, gdzie zaczynamy się realizować, bo nie jesteśmy już tak potrzebni naszym dzieciom. Nasze dzieci zaczynają żyć własnym życiem i wtedy mamy czas na realizację naszych pasji, na realizację siebie. Bo już pewne role zostały po prostu spełnione. Myślę, że to też był taki moment, że zaczęło się patrzeć. Wiem, że już mogę. Tak, że mogę sobie pozwolić na to zajęcie się z sobą. Tak. Tutaj w tym kontekście prac monochromatycznych dalej pozostajemy, ponieważ wystawa to są głównie prace monochromatyczne, bardzo dobre. I tak jak mówiliśmy wczoraj, dla laika, no cóż, biało-czarne, takie trochę może perelowskie, tak? Gdzieś aparaty, jeszcze Zenit nam tu wchodzą, tak? Ale tak naprawdę ci, którzy są wtajemniczeni w fotografię, wiedzą, że fotografia czarno-biała, czy też sepia jest fotografią bardzo trudną. Tak. Trudną przede wszystkim technicznie. I to ten kadr, to zdjęcie musi być naprawdę bardzo dobrze zrobione, aby wyeksponować, aby zachęcić, zachwycić. Co na ten temat sądzicie? Myślę, że fotografia czarno-biała jest właśnie bardzo szlachetna, tak bym ją tak może określił. Ja przez wiele lat bałem się tego tematu, bo to nie jest tak, że to można sobie pach przełożyć, tutaj masz kolor na czarno-białe i już jest. To nie jest tak. To jest bardzo... Mi brakowało odwagi. Przez moment, kiedy miałem tam przyjemność współpracować, jeszcze do tej pory współpracuję z galerią pani Anny Strumiłow-Maćkowej Rudzie. I Anna jest też świetnym artystą. I ona tak jakby troszeczkę mnie do tego, że tak powiem, zachęciła. Tam była pierwsza wystawa moja, zresztą fajna, bo w stajni. Ale bardzo długo się po prostu bałem tego tematu, bo to nie jest taki prosty temat, wbrew pozorom. Tutaj naprawdę trzeba troszeczkę, tak jak mówisz, zrozumieć pewną kwestię, bo nie, to nie jest tylko kwestia zrobienia z kolorowego zdjęcia czarno-białego, tak? Bo nałożenia filtru, to prawda? Jest zupełnie co innego. I wielu ludzi teraz, bo ja widzę nawet na Facebooku, że już tak każdy próbuje czarno-białe zdjęcia wkładać, bo już ktoś tam zaczął i tak to wszystko się ciągnie. Nie, to nie jest tak. No, to nie jest tak. To jest duża pomyłka. Oczywiście to są bardzo szlachetne zdjęcia, one mają swoją wartość artystyczną, ale trzeba troszeczkę na ten temat wiedzieć. Ale człowiek czuje wewnętrznie, że niektóre rzeczy źle będą wyglądać w tym nałożonym filtrze. To już nie jest dusza tego zdjęcia. To nie daje takiego efektu, prawda? Nie przemawia nie przemawia do Was jako do twórców, ale też nie przemawia do odbiorców. Właśnie mamy tutaj taki przykład, bo ponieważ na wystawie mamy na ekspozycji dwie prace Artura w kolorze. To jest taka jedna praca. Jest rewelacyjna. Ten kolor jest, te grzywy po prostu właśnie, ogniste. Tutaj, nie chciałem tego w żaden sposób robić na czarno-białe, bo to straciłoby charakter to zdjęcie. Tak, to zdjęcie by na pewno znikło. Nie miałoby tego czegoś. Więc... I myślę, że tutaj ten dobór właśnie, dobór kolorystyki jest bardzo ważny i już jest poparty jakąś wiedzą. Do porównania mamy jeszcze jedną pracę. Tutaj jest natomiast już ta praca czarno-biała i gdyby ona była w kolorze, czy byłaby równie interesująca? Myślę, że nie. Właśnie tutaj ten czarno-biały i czarny kolor dodał szlachetności temu zdjęciu i uzyskałem ten właśnie moment, który chciałem, ten efekt, tak? Także wyeksponował. Został wyeksponowany, prawda? Tak. Ja najbardziej lubię z czarno-białych zdjęć to zdjęcie tego źrebaka. To jest niezwykłe zdjęcie, nie można też się zachwytać swoimi zdjęciami, to jest zupełnie inna sprawa, ale generalnie udane to zdjęcie jest, ponieważ
no ten źrebak był zupełnie w cieniu, prawda, i wyskakuje na światło. I to jest taka, tutaj wiele osób też zwróciło na to uwagę, że właśnie ten moment jest niesamowity, bo on taką przenosi dużą treść, tak, bo ta nieporadność tego źrebaka, to jest wiadomo, że jeszcze jako źrebak, te nogi, to wszystko nie jest jeszcze takie proporcjonalne i tak dalej. I on, ta nieporadność, wychodzi z tego cienia i wchodzi w światło. I to jest taki właśnie przykład typowy zdjęcia czarno-białego, tak? Zupełnie, zupełnie dwa kolory, jest jakaś zmiana. I, no, i to jest cieniowanie, tonowanie. Jest cieniowanie, tutaj, tak. I to jest w ogóle zdjęcie, no, które no, w fotografii też przypadek jest, odgrywa dużą rolę, tak? I no, żeby trafić ten strzał odpowiedni, ale też później znaleźć z tych setek zdjęć to zdjęcie, które jest to, no to jest drugi etap w ogóle oczywiście pracy. Wtedy w tych zdjęciach, w tych wybranych przez Was w zasadzie jesteście Wy. Tak, tak, tak. To jest ten element taki, to jest to, bo kadr, mgnienie, tak, owszem, to jest ta chwila, gdzie Was zachwyca, ale robicie tych zdjęć setki, tak, i wybór tych zdjęć, które chcecie pokazać ludziom, tak naprawdę to już zawierają ten ciekawe, element osobniczy Wasz. I co ciekawe, też ja akurat robię, Agnieszka już też tak podobnie, i nie wyrzucamy, nie kasujemy żadnych zdjęć, bo co się okazuje, że często jest tak, że po jakimś czasie, po latach wracamy i nagle jest wow, dlaczego ja tego zdjęcia w ogóle nie zobaczyłem, nie? I w ogóle jak człowiek się zmienia, bo to też chodzi o to nasz rozwój, tak? Bo to jest właśnie ten rozwój. Tak samo jak przejście z tych kolorowych zdjęć do czarno-białych, to jest krok do przodu, nie? I nie mamy tutaj... W Twoim przypadku. Tak, to nie ma takich ograniczeń, ale chodzi o to, żeby w ogóle nie wyrzucać tych zdjęć, które nam się wydają czasami, że w ogóle co do niczego, że ja nie robię czegoś takiego. Ja zostawiam te zdjęcia, gdzieś tam je przechowuję. Chyba, że technicznie nie są dobre, prawda? Chyba, że technicznie nie są dobre, ale to też czasami jest... To też jest znowu jakiś efekt, tak? Pewien walor tej niedoskonałości. Ale dopiero do tego się dojrzewa, to jest świadomość. To musi być taka świadomość tego, bo no, jeśli ktoś robi złe zdjęcia, no to nic nie wybierzesz tego, prawda? A tu nie ma, a tu świadomość. Ale mówię, ten rozwój, i to też świadczy o tym, że człowiek rozwijając się, później patrzy na to z innej strony i wtedy nagle dostrzega, nie? Że takie zdjęcie... Jakie zdjęcie? Niesamowite zdjęcie. A w ogóle tego zdjęcia nie widziałam wcześniej, więc takie są przypadki różne. No właśnie, dotknęliśmy Facebooka, że tak dużo osób robi teraz zdjęcia, wstawia je na Facebooka, ale nie zniechęcamy do tego, absolutnie. Powinni ludzie robić zdjęcia, zatrzymać się, patrzeć. Jak najbardziej, jest to fajna forma pokazywania swoich zdjęć. Od wielu lat korzystam z tej formy, ale powiem też, że ja nie pokazuję wszystkich zdjęć na Facebooku. Niektóre zachowuję na wystawy, bo mówię, że chyba te najlepsze zachowuję dla siebie, ponieważ no, jednak właśnie ta forma pokazania szerszego albo gdzieś publikowania jest zupełnie inna. A tutaj jest bardzo fajny. W ogóle ja uważam, że to jest świetna sprawa, że możemy robimy zdjęcie, pach, pokazujemy, chwalimy się, emocje, przekazujemy te swoje emocje. No to nie chodzi o chwalenie się, że a tutaj, czy to, prawda, chodzi o te emocje, tak? Także zobaczcie coś fajnego. Zobaczcie jest fajnego. W waszym otoczeniu. Ja się dobrze czuję, ja wam chcę tą energię przekazać, bo to jest na tej zasadzie, tak? Ja się dobrze czuję. A nie, że ja jestem i zrobiłem takie super zdjęcie, prawda? To nie o to chodzi, my się często z tego śmiejemy, bo ludzie się chwalą, że tam są, tutaj są, a my oczywiście pokazujemy, bo jesteśmy gdzieś, no to robimy to zdjęcie, ale my wstawiamy je po to, żeby przekazać pewne emocje, te naszą wrażliwość, tak, innym, żeby się podzielić tym. Taka ludzka rzecz, no. Mniej więcej to tak. Poza tym ja chciałam dodać, jakby ze swojego, pomimo że krótkiego doświadczenia, tak, punktu widzenia i jakby no, krótkiego doświadczenia, mimo wszystko jeszcze, że tak jak podobnie jak z obrazami, kontemplacja na żywo ze zdjęciami, tak jak tutaj w przypadku chociażby tej wystawy, jest kompletnie różna od tej wirtualnej, od tej ekspozycji wirtualnej. Zupełnie internet rządzi się zupełnie jakby innymi prawami. Tak, można sobie powiększyć, coś wyhaczyć, coś ewentualnie jakiś inny format. Tak, tutaj już wy prezentujecie określony format, tak, określony kadr, tak, że to ma być w całości
to ma być kompozycja w całości, tak. A nie sobie przybliżę, tak, zrobię zoom i mam tylko oko konia, czy gdzieś czubek drzewa, tak, bo to jednak psuje odbiór, to psuje przekaz. Też, także trzeba, poza tym w internecie musi być punkty zaczepienia, jeden ten taki właśnie, jeden punkt, bo to jest moment. Facebooka się scrolluje, w związku z tym albo skupisz tym jednym elementem uwagę i ktoś jednak zainteresuje się tym, co właśnie wyeksponowałeś, albo po prostu poskroluje sobie dalej. Więc jakby kwestia też właśnie tego punktu zaczepienia. Natomiast jakby no i format, prawda? Ja na przykład przyglądałam się tym swoim kolażom najpierw właśnie w telefonie i muszę powiedzieć, że to jest kompletnie... Wydruk zdjęcia, oprawa tego zdjęcia, oprawa tego kolażu i przyjrzenie mu się w większym formacie. Kurczę. Tylko właściwie no, doszłam do wniosku, że jednak na żywo robi to zupełnie inne, jakby no, wprawia mnie w zupełnie inne... Robi inne wrażenie. No nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu jakby siła. Daje inny efekt. Siła tego przekazu jest dużo większa. Ale też, no właśnie, no tak jest. Ale też chciałem powiedzieć, bo też trzeba dodać, że też jest taka, jeśli chodzi o ekspozycję, pokazywanie zdjęć, no jest jednak druga też strona, bo w pewnym sensie pokazujemy siebie, prawda, i też, no, też się narażamy na jakąś ocenę, tak? I oczywiście to jest wpisane w cały proces twórczy, ale generalnie no, też to nas trochę kosztuje, tak? Bo to jest tak, że my pokazujemy część siebie. Ludzie teraz niechętnie się pokazują, bo jest taki świat dosyć agresywny, prawda? Jest dużo... Trzeba mieć dużo odwagi, aby odkryć swoje emocje. I często jest tak, że... w twarz z drugim człowiekiem. Tak. Więc tutaj jest ta druga strona, bo my mówimy o tych fajnych rzeczach, ale też warto powiedzieć, że jest ta druga strona, że często poddajemy się też ocenie i wiadomo, że krytyka, a najczęściej krytykują ludzie, którzy nic nie robią, bo wtedy jest łatwo się z drugiej strony na przykład internetu i wtedy opowiadać o tych rzeczach, nie robiąc nic, albo no, jest tak wygodnie, nie? Że tak powiem, krytykować innych. Ale oczywiście nie przejmujemy się tym, robimy swoje, ale jest ta druga strona. O tym też chciałem powiedzieć, że ona jest, tak? Że to też jest wpisane w ten proces, powiedzmy, tworzenia i robienia fotografii. Tak, jak najbardiej. Jeszcze teraz, jeżeli mogę, to tylko proszę. Dodam, że jakby... ekspozycja w internecie przychodzi dużo łatwiej, aniżeli konfrontacja, tak jak to miało miejsce wczoraj, z tyloma ludźmi. Z odbiorcą, tak, bezpośrednio. No w internecie, pomimo tego, że podpisujecie zdjęcie swoim imieniem, nazwiskiem, jesteście jednak anonimowi, nie widzicie odbioru, reakcji. Będąc na wernisażu, jest to zetknięcie z żywym człowiekiem, jest reakcja, jest rozmowa z nim, nawiązuje się jakaś relacja, więc tutaj... Mi wczoraj drżały ręce, a to się nie dzieje w internecie. Tak, to się nie dzieje w internecie. Ale myślę, że tutaj podejście powinno być takie pozytywne, ponieważ ci ludzie, którzy zostali zachęceni plakatem, informacją o tym, że odbędzie się taki wernisaż tych i tych osób, przyszli tutaj w dobrej wierze, z dobrymi chęciami. Nie, najbardziej czuliśmy to wszystko. Tak, pozytywną taką mimo to, energią, ale mimo tak, to wsparcie. Emocje są ogromne. Tak, to prawda, emocje są zawsze i gdzieś tam w pewnym momencie na pewno kolana miękną, ale myślę, że to jest też kwestia doświadczenia, ponieważ jak będzie ileś tam tych wernisaży mieszka, to na pewno będzie łatwiej to przychodziło. Tym bardziej, jeżeli zawsze będziemy mieć takie podejście, że jest to pozytywne wydarzenie. Nacechowane właśnie takimi dobrymi emocjami, myślami. Teraz troszkę z innej beczki. Artur, ty też gotujesz. No bo też właśnie na tym Facebooku gdzieś tam jakieś gotowanie zaistniało. I czy to jest druga pasja gdzieś odkryta po latach? To znaczy ja zawsze patrzyłem na świat tak trochę szerzej. Nie? Różne rzeczy mnie interesowały, interesują i uważam, że no trzeba powoli też realizować swoje pasje. Ja zawsze tutaj lubiłem to. Poza tym ja uważam, że gotowanie to jest pewnego rodzaju sztuką. Naprawdę, to jest twórczy proces jak najbardziej. I
No i tak się złożyło, że ostatnio tak troszeczkę nawet publicznie zacząłem to robić i co mnie akurat zaskakuje, bo naprawdę dużo ludzi zaczyna oglądać moje filmiki i mam taki ciekawy odzew z tego, no, też taki sposób realizacji swojego bytu. No, w tych realizacjach właśnie dotyczących kulinariów, no, też widać taki artystyczny trochę sznyt, ponieważ komponując kadr. No to właśnie jest Agnieszkę mam taki... teraz, która robi. Agnieszka przygotowuje ci, że tak, pole działania. Pole tak? działania, nie, ale chodzi o czyli ten uzupełniacie kadr. Się. Tak, znaczy tak, no właśnie, ja te filmiki nakręcam. Także tutaj. Także mam nadzieję, że. Nie, bo to chodzi o to, żeby właśnie w tych filmikach, oczywiście kulinarnych, ale też, żeby pokazać to, co nas, bo to takie są podróże. Pokazujemy, gdzie jesteśmy i właśnie pokazujemy właśnie pod kątem też fotografii, tak. nie te pejzaże. Mhm. Chcielibyśmy tak, bo uczymy się tego, bo to jest dopiero początek, ale naprawdę olbrzymia ilość zainteresowania i. Tak, już ciekawy. Liczono w tysiącach odbiorców, więc. Także... Moi drodzy, czy te pasje artystyczne pozwalają łatwiej żyć na co dzień? Tak. Nawet w chwili wątpliwości nie mam. W moim doświadczeniu takim zawodowym to naprawdę pomagają w kreatywności, prawda? W wielu działaniach kreatywność jest wtedy bardziej. No, bo że się człowiek rozwija. Sztuka na pewno wiele krajów cywilizowanych inwestuje w rozwój i edukację młodzieży właśnie przez sztukę, bo to właśnie kształtuje kreatywność, tak? Która jest potrzebna we wszystkich aspektach życia zawodowego, prawda, bo to jest jakaś taka, wyobraźcie się, ona nie jest gdzieś tam tłumiona przez jakieś tam osoby, to wykorzystuje się to, naprawdę można bardzo mocno wykorzystać, nie? Pomysły i tak dalej, a to właśnie wyobraźnia, która w sztuce jest istotna, tak, i to jest, no co na szczęście, ja widzę naprawdę pozytywne i widzę, jak są noce muzeów i tak dalej, te tysiące ludzi, dzieci, młodzieży, to jest naprawdę budujące. Bardzo. To nie było tego kiedyś i wielu malarzy, profesor Maciąg i tak dalej, którzy już nie dożyli tych czasów, że rzeczywiście to, co oni mówili wcześniej, że to jest potrzebne, to zaczyna się dziać, tak? Olbrzymie, przecież teraz mnóstwo ludzi kupuje w sztukę, inwestuje te obrazy, już malarze dobrzy już naprawdę zaczynają żyć na poziomie, więc zaczyna się doceniać ich pracę, nie? Gdzie wiele lat to było bardzo niedoceniane. Ludzie woleli kupić samochód dobry i to był ich szczyt marzeń, a nie zainwestować w sztukę. A teraz to się zmienia. Oczywiście to trzeba mieć tą świadomość tego, ale ta świadomość, jak widać, coraz jest większa. To super, to bardzo dobrze. To tylko cieszy. Bardzo, czy tak. możemy przyjąć, że sztuka łagodzi obyczaje, pozwala ludziom bardziej uśmiechać się do siebie? Tak. Zdecydowanie. Tak jak muzyka. Bo to jest to, co powiedziałem, że jak się otaczamy tym pięknem wokół siebie, tak jak i muzyką i innym, do teatru idziemy i tak dalej, to człowieka po prostu nastraja. Nie tworzy. Tak, no bo wiadomo, na co dzień jesteśmy atakowani mediami, najczęściej to się mówi o złych rzeczach, więc to nie jesteśmy też odporni na to, bo jak jesteśmy atakowani tym, to też się jemy to, tak? To jest taka nasza pożywka. A jak zaczniemy jeść coś dobrego, i to też odnośnie kulinariów, smakowanie tego wszystkiego, to co chciałem powiedzieć w tym, że trzeba celebrować. Dla mnie w tym jedzenie też stało się pewnym celebrowaniem życia, tak? Bo to jest nieodzowne. Dostrzeganiem przyjemności. I to jest też tak samo jedzenie potraw, jedzenie sztuki, tak już upraszczam, nie? Ale to jest to, czym się karmimy i czym jesteśmy, tak? Ten świat może nas otaczać, a my się wokół, w sobie tworzymy taki swój świat, który nie dopuszczamy ani złych ludzi, ani złych... Ani... Chronimy siebie w pewien tak, sposób. Tak, zdecydowanie. I ja nie widzę nic z tym złego, wręcz przeciwnie. Każdy powinien dbać o to swoją własną taką wewnętrzną higienę, tak? Czyli możemy życzyć ludziom, aby jak najczęściej obcowali ze sztuką, przychodzili na wernisaże, naprawdę, dotykali tak. tego, znaleźli jednak w tym zaganianym świecie troszeczkę czasu na realizację siebie, na zatrzymanie się, taki oddech, żeby nie Oczywiście. Było ten, nasze życie, aby nie było takie puste. Bo ona bardzo szybko przebiegnie, ona tak bardzo szybko wtedy ucieka. Tak. Jeśli my nie, życie mija jak sen. Jeśli się nie zatrzymamy, tak jak my się zatrzymujemy, robimy zdjęcie, my się próbujemy zatrzymać, tak? I o to chodzi, żeby się zatrzymać,
skupić na tych istotnych rzeczach, tak? Na tych ważnych rzeczach, tak? No ale to no, kwestia, ale powiem, że pozytywnie widzę, widząc te tłumy ludzi na wystawach, te zainteresowanie sztuką, naprawdę to jest pozytywne rzeczy się dzieje. Nasuwa mi się tutaj taki wniosek, że chyba pandemia pomogła w tym takim zmasowanym odbiorze sztuki. Przed pandemią to nie było tak widoczne, nie było tyle osób na wystawach, ale w tym momencie, kiedy zostały zamknięte w zasadzie wszystkie instytucje kultury i nie można było wyjść do muzeum, nie można było wyjść do kina, do ośrodka kultury, coś, co cały czas istniało, było dostępne, było zakazane, zabronione. W tym momencie nastąpiło takie troszeczkę orzeźwienie, że jednak no, to jest mi potrzebne. Że to, głód. To, taki tak, głód, tak. Tak. To tak uświadomiło ludziom, że jednak to, co zawsze kultura była traktowana tak jak piąte koło łożu, po macoszemu, tak, że jednak jest... ta kultura, która nas otacza, którą tworzą ludzie, zarówno pracownicy instytucji, jak i artyści, że jednak jest to potrzebne. Bardzo. Ja myślę, może tak powiem tak troszeczkę kontrowersyjnie, albo tak powiedzmy prowokacyjnie, to nas różni od zwierząt. Pomimo tego, że ja bardzo lubię zwierzęta, uwielbiam zwierzęta, ale to, że my mamy potrzeby tak zwane duchowe i jakieś tam właśnie takie kulturalne, no to są te potrzeby, które bardzo są ważne, tak? I to nas różni, więc idźmy w tym kierunku, żeby jednak tą sztukę doceniać i ludzi, którzy robią, szanować po prostu, bo to jest bardzo ważne. Rozmawiać z nimi, bo ja cały czas uważam, że jest to dialog. Człowiek jest istotą społeczną. Elliot Aronson napisał o tym piękną książkową pozycję. Myślę, że warto do niej sięgnąć, gdzieś do takich podstaw psychologii, bo przeszliśmy tutaj od fotografii do psychologii bardzo płynnie, no, ponieważ sztuka jest ściśle się wiąże i z wytworem ludzkich rąk. Być może zapoczątkujemy taki cykl spotkań w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie, właśnie ciekawe spotkania z kulturą. Myślę, że to jest fajny pomysł. Tych spotkań już było dużo i będzie ich coraz więcej na pewno. Rozmów przy kawie. Właśnie, takich rozmów przy kawie o tym, jak postrzegamy i jak postrzegają je może zwykli ludzie. Taki szary zjadacz chleba, który mu Bóg nie dał tej iskry, takiej talentu, ale on jest dobry w czymś innym, tak? Ale też są dobrymi i artyści, tak, uduchowieni, utalentowani ludzie, którzy nie oszukujmy się, ten dar dostali, tak? No to nie jest nasze, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Tak, to ten dar przemyślenie. Ale oni ci powiedzą wprost. Podoba mi się, nie podoba mi się. Albo nie podoba i to jest takie właśnie, to jest takie bardzo fajne. I poza szczere, tym, nieskrywane. No właśnie, to jest takie. Słuchaj, jak właściwie te zdjęcia. Ja uważam, że czerni biel ma w sobie szlachetność, owszem, tak. Ale też i surowość. Takie ale ta surowość nagość pokazuje taką, piękno. Tak, ta surowość tak chodzisz taki piękno. Nagi trochę. Dziękuję Wam bardzo za taką inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze nie raz. Zresztą spotkamy się już 22 października na wernisażu poplenerowym, który odbył się w sierpniu i który Wy też byliście uczestnikami. Ogród Sztuk, mam nadzieję, też będzie bardzo, bardzo ciekawym wydarzeniem wernisażowym. I tutaj Państwu nie będziemy na razie zdradzać żadnych tajemnic. To jest materiał na następne nasze spotkanie. A teraz zapraszamy na wystawę Artura i Agnieszki, która będzie otwarta do 4 listopada w godzinach pracy placówki. Aczkolwiek jeżeli zechcą Państwo z nami się spotkać, pokontemplować te zdjęcia, to też jak najbardziej po kontakcie telefonicznym Państwu je udostępnimy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.